Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przed sesją Sejmiku Województwa Śląskiego najgorętszym tematem był budżet Województwa Śląskiego na 2017 rok z uwzględnieniem planowanej utraty przez samorząd istotnego narzędzia do finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska, jakim jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W konferencji wzięli udział marszałek Wojciech Saługa oraz prezes zarządu funduszu Andrzej Pilot. Propozycja zmian powoduje, że rady nadzorcze i zarządy funduszy przechodzą pod ministra. Do tej pory były w gestii w dużej mierze organizacji pozarządowych. Organizacje proekologiczne, gospodarcze miały na to wpływ, także samorząd regionalny. Biorąc pod uwagę w tej chwili rozkład struktury Rady Nadzorczej, administracja rządowa będzie miała na to wpływ i myślę, że tutaj na tym może ucierpieć region. Planowane zmiany ograniczą samodzielność instytucjonalną funduszu. Oznacza to, że o kierunkach wydatkowania środków oraz o liście zadań priorytetowych będą decydować wyłącznie przedstawiciele strony rządowej, w tym ministra środowiska i Narodowego Funduszu. Instytucja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska to instytucja samorządowa, mająca realizować politykę samorządu. Dzisiaj absolutnie bierze się to, centralizuje i podciąga pod działania Warszawy. W Warszawie priorytety to słyszymy, to geotermia, to przekopywanie rzek, kanałów, a my tu walczymy z niską emisją. Niska emisja zabija co roku iluś mieszkańców województwa śląskiego. To jest absolutny u nas priorytet. I ja powiedziałem tak, jeżeli to przejdzie pod Warszawę, to jest absolutnie wbicie nam noża w plecy, jeśli chodzi o walkę z niską emisją. Istnieje realne zagrożenie przekazywania środków finansowych wyłącznie na zadania priorytetowe z punktu widzenia administracji centralnej, z całkowitym pominięciem zadań istotnych dla regionu. W przypadku województwa śląskiego zadaniem priorytetowym jest walka z niską emisją, która ciągle wymaga dużych nakładów finansowych i działań edukacyjnych. Jeżeli województwo śląskie ma środki na walkę z niską emisją, to właśnie to są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. Jeżeli to się centralizuje, tych pieniędzy najnormalniej mieć nie będziemy. 300 milionów w zeszłym roku na walkę z ochroną powietrza, to konkretny pieniądz. Jeżeli tego pieniądza nie będzie, nie wiem, jak będą wyglądały nasze prace. Będziemy tylko robić programy, analizować, natomiast bez środków żadnego programu się nie wdroży. Podczas konferencji padło ważne pytanie, jak będą realizowane te zadania w sytuacji ograniczenia środków, czy też całkowitego wycofania się z ich współfinansowania. Tracimy bardzo poważne narzędzie do tego, żeby tą politykę niskoemisyjną, walki z niską emisją móc naprawdę tutaj przez samorząd skutecznie realizować. Niepewne może się stać m.in. dofinansowanie dla mieszkańców województwa śląskiego realizacji zadań na rzecz ograniczania niskiej emisji w postaci dotacji na wymianę kotłów grzewczych lub termomodernizację.